Dzisiaj chcę poruszyć bardzo przyjemny temat, a mianowicie temat spełnionych marzeń. I to nagranie by nie powstało, gdyby nie kurs Odważ się marzyć, gdzie teraz uczestnicy wykonują swoje zadania, a ja zazwyczaj również z uczestnikami jednocześnie przepracowuję te zadania dla siebie, żeby mieć jeszcze większe refleksje. I jednym z zadań było ogarnianie przestrzeni. Przez dłuższy czas już to robię, więc nawet nie wiedziałam, za co mam się wziąć, co mogę wyrzucić. Stwierdziłam, wezmę się za swoje notatki. I chcę z Wami podzielić się ogromną wskazówką, co możecie zrobić, żeby zobaczyć, że Wasze marzenia faktycznie się realizują. I wzięłam ten zeszyt, w którym kiedyś zapisywałam, z tyłu zeszytu miałam zapisane 100 marzeń, a to była taka praktyka na 100 dni, o której Wam zaraz będę opowiadać, i miałam codziennie wypisywać 7 wdzięczności. 7 fajnych rzeczy, które wydarzyły się u mnie i 7 fajnych rzeczy, które wydarzyły się u innej osoby. Taka praktyka wdzięczności. I stwierdziłam, że pora coś z tym zrobić, bo nie skończyłam tego, nie byłam wytrwała, nie miałam siły dojść do 100 dni, skończyłam chyba po 45 dniu, zostawiłam to. Stwierdziłam, zobaczę, co to ja tam napisałam. Otwieram tą listę, oczywiście jak to ja, napisałam więcej niż 100, miałam 130 i czytam. I tak myślę, o, biorę długopis, bo widzę, że coś się zrealizowało. I zaczynam wykreślać jedno, drugie, trzecie, czwarte. Jestem ogromnie zaskoczona i ogromnie radosna, bo to jest po prostu magia. Tą listę ja pisałam pół roku temu, czyli w pół roku z tych 130 marzeń, co napisałam, spełniło się 60. I to nie były drobne marzenia w stylu, że chcę pójść na kawę, czy chcę pójść do kina. To w niektórych przypadkach to było naprawdę dla mnie ogromne marzenie. I byłam na tyle podekscytowana i na tyle radosna, że no faktycznie to wszystko, co przekazuję, to czego uczę na kursach, to wszystko działa, bo to również działa u mnie. Jakoś nie mam takiego na razie zwyczaju, takiej refleksji, że opiszę marzenie i potem sprawdzam, czy się realizują. Ja po prostu jestem cały czas w tym flow, gdzieś tam sobie idę do przodu, wiem, że będzie, nie zatrzymuję się, nie analizuję. A tu przez to oczyszczanie przestrzeni widocznie tak miało być, żebym podzieliła się z Wami tymi wnioskami i tym sekretem, jak to zrobić. Przez to, że musiałam się zatrzymać na chwilę i zerknęłam na to, co napisałam, na to, o czym marzyłam, i byłam ogromnie zaskoczona, że tyle rzeczy się zrealizowało. I jak dostaję feedback od uczestników kursu Odważ się marzyć, że pierwsze zdanie, które po prostu uwielbiam, zdanie, które się zaczyna od słów: Iwanka, ty nie uwierzysz, co się wydarzyło. Iwanka, nie wierzę, co się stało, moje ma większe marzenie zaczęło się realizować i tak dalej. Tak, tak się dzieje, dlatego że zapisałeś, przepracowałeś strachy, przepracowałeś przekonania, popracowałeś nad tym marzeniem i masz rezultat, tak samo jak w moim przypadku. I tutaj chcę donieść do Was bardzo ważną ideę, bardzo ważną myśl. Jak mamy nasze marzenia, nawet jeżeli to będzie takie proste marzenie, chciałabym nowego iPhone'a, chociaż dla niektórych to nie jest proste marzenie, ale to jest takie marzenie raczej no do zrobienia, tak? No bo odkładasz pieniądze, bierzesz, kupujesz. Już jest trudniej z sylwetką, z miłością, z pracą, a nowy iPhone, no to weźmy marzenie, tak? I chciałabym to marzenie. I sobie zapisuję, no bo na chwilę obecną chcę, nie mam tego, i ja sobie go zapisuję. Ale jeżeli ja to nie zapiszę, gdzieś tam mam z tyłu głowy i to się zrealizowało, tam pojechałam, to kupiłam i ja idę z takim przekonaniem, że wszechświat mi nie sprzyja, że moje marzenie się nie realizują, że jest mi ciężko. I ta praktyka, którą chcę z Wami się podzielić, którą robiłam i Wam serdecznie polecam, tylko tak jak już powiedziałam na wstępie, ja nie byłam wytrwała. Więc ci, co będą wytrwali, co dadzą rady przejść te 100 dni, napiszcie mi w komentarzu, że zrobiliście, i napiszcie potem, bo bardzo ważne jest, że te marzenie, jak napiszecie z tyłu, to je musicie skleić albo spinaczem, albo taśmą, czymkolwiek, żebyście nie widzieli, co tam napisali. I codziennie sobie zapisujecie 7 rzeczy, zaraz o których powiem. I napiszcie mi w komentarzu, jak w końcu Wam się uda wytrwać w tych 100 dniach. Bardzo bym chciała, mam nadzieję, że też kiedyś to zrobię. Napiszcie, ile z tych marzeń się zrealizowało. I zadanie jest takie. Wypisuję te 100 marzeń, niech to będą marzenia i materialne, i niematerialne, i marzenia duchowe, z każdej sfery, której potrzebujecie. Bardzo jest ważne, błagam Was, piszcie te marzenia poprawnie, bo niepoprawne marzenia również się spełniają i to jest wtedy bardzo przykre i bardzo smutne. I jak tu napiszecie, to wtedy odznaczacie sobie, piszecie dzień pierwszy i wymieniacie, co wieczór siadacie do tego zeszytu i wymieniacie 7 fajnych rzeczy, 7 wdzięczności, które wydarzyły się dzisiaj u mnie w ciągu dnia. I to już Was zmusza do refleksji, bo muszę się zastanowić, o kurczę,
Co się fajnego dzisiaj w moim dniu wydarzyło? Jak ja byłam cały czas wkurzona, dzieci mnie wkurzali, w pracy mnie wkurzyli, mam kredyt do spłacenia, co fajnego się wydarzyło? I na początku tak może być. No to wtedy pomyśl sobie, że no wypiłam smaczną kawę, no miałam 10 minut dla siebie. Poszukajcie tych fajnych rzeczy i potem zobaczycie, że za każdym dniem coraz częściej będzie tych fajnych rzeczy w waszym życiu coraz więcej. I uwaga, drugie zadanie, druga część, bo to jest pierwsza część zadania. Drugie zadanie jest ciężkie. Trzeba wypisać 7 fajnych rzeczy, które wydarzyły się u innych osób. I to już jest ciężko, bo nie dość tego, że musisz przełączyć swój umysł z trybu zazdrości jeju, czemu jej idzie, jemu idzie, a mi nie idzie, na tryb jestem wdzięczna, że ona awansowała. Jestem wdzięczna, że ona wychodzi za mąż. Jestem wdzięczna, że oni jadą na Bali, a ja nie. I piszę. I na początku faktycznie, jak to pisałam, to myślałam sobie, no Boże, no co ja piszę? Jak to w ogóle wygląda, że ja dziękuję za osobę, którą ja tam obserwuję, że ona ma na YouTubie 1 000 000 subskrybentów. I ja się cieszę. Kurczę, ja też chcę mieć, no ale dobre, piszę. I potem, tak jak mówię, po prostu praktyka czyni mistrza, to Wam przychodzi łatwiej i łatwiej i łatwiej. No i zobaczcie, w moim przypadku 45 dni, 60 marzeń. Jestem przekonana, że gdybym doszła do tych 100, to by były wszystkie 130. Bardzo Was proszę, pamiętajcie o tym, że tak jak już wspomniałam, że te marzenia powinny być przepracowane, że one powinny być bardzo dobrze zapisane. I kolejna rzecz, czy napiszcie ci z Was, co kiedyś wcześniej, jeżeli kiedyś wcześniej zapisywałeś swoje marzenia w zeszycie, to napisz proszę teraz, czy zapisywałeś, czy nie zapisywałeś i napisz, ile z tych marzeń się zrealizowało. Ja teraz uświadomiłam sobie, że fajnie by było mieć, ostatnio też dostałam takie pytanie, co z tymi zrealizowanymi marzeniami, no ja po prostu wykreśliłam, poczytałam, doładowałam się tą energią, zrozumiałam, że faktycznie jestem na dobrej drodze swojego życia, no i wyrzuciłam te rzeczy, ale sobie wprowadziłam teraz zeszyt, w którym będę pisała tylko i wyłącznie te marzenia. Tylko i wyłącznie marzenia, które piszę na nów, marzenia, które robię razem z uczestnikami kursu Odważ się marzyć, to będzie tylko i wyłącznie zeszyt do marzeń. Żeby tak tym się ładować, żeby tak, wiecie, kilka lat później patrzeć, o to chciałam, to chciałam, to chciałam, bo dopiero jak tak patrzysz wstecz rok, dwa, trzy, pięć i patrzysz, o czym kiedyś marzyłaś i że to wszystko zrealizowałaś, to uświadamiasz sobie, jak ogromną drogę już przeszłaś i ile już zrobiłaś. Wcześniej pisaliśmy punkt A, czyli w którym miejscu w swoim życiu ja jestem i opisywałam, jak wygląda moje życie zawodowe, jak wygląda moja sylwetka, moja rodzina, moja miłość, jak ja się czuję sama ze sobą, moje finanse i tak dalej. I to jest przykład mojego męża, bo akurat wczoraj z nim o tym rozmawialiśmy, on się podzielił tą refleksją, więc przekazuję. I u niego od kilku lat on opisuje te sfery i robi sobie takie podsumowanie, średnia. U niego średnia zazwyczaj jest podobna, od kilku lat ta sama, bo niektóre sfery trochę poszły do góry, niektóre trochę poszły w dół i średnia ta sama. I ty patrzysz rok, dwa, trzy, że niby stoisz w miejscu. A jeżeli piszesz to wszystko, co ty chcesz w tym swoim zeszycie, potem to wykreślasz i widzisz, jak twoje życie idzie do przodu, jakie twoje życie jest o wiele lepsze. Tak jak już kiedyś podawałam przykład, że marzyłam o tym, żeby mieć nianię na 2 godziny, chociażby 2 razy w tygodniu, a potem nagle gosposia na cały dzień i patrzę, o, jaki skok, ale nie zauważyłabym tego, bo ja już nie pamiętam, że ja rok temu marzyłam o nianie na 2 godziny, no bo to się rzeczy takich nie pamięta. Przyzwyczajamy się do tego wygodnego, komfortowego, super fajnego życia i nie pamiętamy, gdzie było to nasze miejsce, ten punkt wyjścia, gdzie był ten punkt A, kiedy startowaliście. Jak kiedyś pamiętam osobiście, że jeździłam jeszcze tramwajem, autobusem do pracy, nie miałam prawa jazdy, myślałam sobie, Jezu, no mieć auto, w ogóle prowadzić auto, a potem patrzę, marzenie zrealizowane. Sama pojechałam na Ukrainę, bo miałam takie dziwne marzenie, nie wiem, co chciałam udowodnić, że ja sama, kupiliśmy auto, ja bez Bartka, ja sama tym nowym autem jadę na Ukrainę. To jest trochę dziwne, no bo to jest daleko, to jest 12 godzin, potem ja sama jadę do Rosji. Odhaczyłam, zrealizowałam, okej, ja czuję się, że ja dobrze prowadzę. To może chciałam sobie udowodnić, że jestem dobrym kierowcą. I dopiero jak to wszystko wykreślam, wypisuję i potem patrzę, ja to pisałam, to ja przypominam sobie, no tak, faktycznie, ja lata temu jeździłam autobusem, tak moje życie wyglądało. I jeżeli Wam się wydaje, że Wasze życie z roku na rok jest takie same, że wręcz nawet jest coraz gorzej,
to zacznijcie pisać te drobne marzenia, które chcecie. Niech one na początek będą małe, żebyście nauczyli swój umysł, nauczyli siebie, że wy jesteście na serio, że wy traktujecie siebie poważnie, że wam na sobie zależy, że wy w pierwszej kolejności myślicie o sobie i realizowaniu swoich potrzeb. Niech to będą małe marzenia, niech to będzie raz w tygodniu idę, może przesada, raz w miesiącu idę do kosmetyczki, raz w miesiącu idę zrobić paznokcie, bo na chwilę obecną tego nie robię, chciałabym to zrobić. Zapiszcie te wszystkie rzeczy, dajcie znać, czy Wam uda się przejść te 100 dni, jestem bardzo ciekawa Waszych efektów. I jeszcze raz podkreślam, pamiętajcie, bardzo Was proszę, pamiętajcie o tym, żeby te marzenia koniecznie formułować poprawnie, bo niestety, jeżeli marzenia moje jest, zawiera, że ja nie choruję, albo nie bolą mnie kolana, albo spłaciłam wszystkie kredyty, no to zobaczcie, to marzenia już samo w sobie, ono zawiera słowo kredyt. I te kredyty u Was będą cały czas. Będą u Was cały czas kredyty, będą u Was cały czas bolały kolana, będą u Was cały czas problemy ze zdrowiem, bo napisaliście, czyli będziecie chorzy, bo napisaliście, że chcę przestać chorować, chcę przestać czuć się zmęczona, chcę rzucić palenia, chcę nie palić, tak? To wszystko, pamiętajcie, że na tym trzeba pracować. Tym się zajmujemy na kursie. Już obecna grupa jest zamknięta. Następna edycja będzie w styczniu. Ruszamy 1 stycznia. Taki magiczny czas, żeby zmienić swoje życie, swój rok. Więc serdecznie Was zapraszam do kursu. Zapraszam Was do przetestowania tej teorii, tej praktyki. Nawet nie jest teoria, tej praktyki. I z ogromną niecierpliwością czekam na Wasze rezultaty i na Wasze zrealizowane marzenia.